W poniedziałek rozpoczęły się nagrania nowego sezonu programu Nasz Nowy Dom, ale tym razem z nową prowadzącą, Elżbietą Romanowską, która zastąpiła Katarzynę Dowbor w tej roli. Aktorka miała już pierwszy dzień na planie, spotkała się z architektem Maciejem Pertkiewiczem i ekipą Przemysława Oślaka. Elżbieta Romanowska podkreśla, że nie chce zastępować Katarzyny Dowbor, ale będzie podejmować odważne decyzje, które będą komentowane. Jakiś czas temu media obiegła informacja, że Katarzyna Dowbor po 10 latach zakończyła współpracę z Polsatem i zrezygnowała z roli prowadzącej w programie Nasz Nowy Dom. Dowbor ujawniła, że to nie ona podjęła decyzję o odejściu, ale szefostwo stacji, które postanowiło odświeżyć formaty. Niedługo potem pojawiły się doniesienia, że Elżbieta Romanowska zastąpi Katarzynę Dowbor jako prowadząca program. Aktorka miała już za sobą pierwszy dzień na planie Naszego Nowego Domu. Romanowska przyznała, że było to dla niej ważne i jednocześnie stresujące przeżycie. Doświadczała różnych emocji, od ekscytacji po stres związany z obawą, czy poradzi sobie z nową rolą. Na szczęście stres działał na nią motywująco. Ela Romanowska wyraziła radość z bycia częścią wspaniałej ekipy, która działa w słusznej sprawie. Nasz Nowy Dom to program, który realnie zmienia życie ludzi i daje nadzieję tym, którzy wielokrotnie jej zabrakło. Aktorka jest zadowolona, że będzie mogła towarzyszyć rodzinom, które potrzebują pomocy, w tych ważnych momentach. To oni i ich wzruszające, często trudne historie są głównymi bohaterami tego programu, dodała Romanowska. Widzowie już jesienią na antenie Polsatu przekonają się, jak aktorka poradziła sobie w roli prowadzącej.